Dominikanin św. Tomasz Zakwinu urodził się 800 lat temu, ale nie przestaje nas inspirować dzisiaj. Rozmowy z Akwinatą to cykl spotkań, w których moi goście, współbracia, specjaliści, teologowie, filozofowie rozmawiają o tym, co ich dzisiaj inspiruje w myśli Świętego Tomasza Zakwinu. Nazywam się Dominik Roczewski, jestem regensem polskiej prowincji Dominikanów, to znaczy bratem odpowiedzialnym za studia, promowanie studiów, wysyłanie na studia. W naszym zakonie. A moim dzisiejszym gościem jest mój współbrat, yy, brat Tomasz Gałuszka, doktor teologii, doktor habilitowany historii, profesor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, wykładawca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego. Witaj, Tomku. Witam, Dominiku, szczęść Boże. Czy Tomasz był mistykiem? <słuch> Czy Tomasz był mistykiem? No to pytanie ono zajmowało już kilku e, wybitnych e, teologów, choćby ostatnio Jean Pierre Torel. Mm -hmm. się zajmował się kwestią przy okazji takiego pięknego dzieła. Myślę, że dla wielu osób, które poszukują jakiegoś wejścia w świat Świętego Tomasza, to może być początek, mianowicie święty Tomasz, mistrz duchowy, mm -hmm. med spirituel dzieło, którym no, Jean-Pierre Torel, który jak wiesz Dominik, często jest nazywany po prostu Alter Thomas, drugim Tomaszem. Niektórzy się nawet zastanawiają, czy, czy kiedyś się nie utożsamiał tych dwóch postaci, bo Jean-Pierre Torel jest tak blisko Świętego Tomasza i on będąc tak blisko zastanawia się na tym, czy Tomasz był mistykiem i odpowiada jak najbardziej. Hmm. Przy czym w takim szerokim znaczeniu, albo bardziej takim byśmy powiedzieli pogłębionym, mianowicie mistyk, czyli ten, który ma bardzo bliską relację z Bogiem, jest to inny, jest to inny rodzaj zjednoczenia, zjednoczenie mistyczne, zjednoczenie, które jest na poziomie miłości, wiary, mm. rozumu tych władz duchowych. Natomiast pytanie jest, czy święty Tomasz, bo najczęściej my myśląc o mistykach, myślimy o mistykach tak od XVI wieku, czyli mhm. mistykach, którzy mieli różnego typu doświadczenia, przechodzili przez różnego typu komnaty, mhm. w wolnych chwilach doznawali ekstaz, lewitowali, jeszcze robili inne rzeczy. No, Jeżeli tak, o takiego mistyka Tomasza pytasz, no to... Można powiedzieć, że hagiografia zaznaczyła, zna takie sytuacje Tomasza, który rozmawia z Chrystusem Ukrzyżowanym, Tomasza, który się wznosi, Tomasz, który otrzymuje od aniołów różnego typu atrybuty, które mu pomagają w życiu zakonu. Generalnie one są w hagiografii, natomiast święty Tomasz, jak przystało na człowieka, który z natury był introwertyczny, nie patował sobą, wolał się przedstawiać tekstem niż mm -hmm. własną postacią, on o własnych doświadczeniach nigdzie nie pisze. Hmm. Nie jest człowiekiem, który by napisał dzieło, jakaś De Vita Mystica, gdzie hmm. opisuje, jak to w wieku, iluś tam lat, nie wiem, pięciu lat, jak został wysłany na Monte Cassino. Od tego momentu miał doświadczenia Pana Jezusa, Matki Bożej, hmm. no i oczywiście Świętego Benedykta. Nie ma czegoś takiego w dziełach Tomasza. Niemniej jednak mistykiem ewidentnie był. No, no właśnie, w takiej bardzo popularnej, uproszczonej biografii mamy Tomasza, który jest naukowcem, który jest teologiem, tworzy, pisze, no jest człowiekiem rozumu. Dzisiaj pewnie byśmy tak to bardzo uprościli. I te ostatnie trzy miesiące życia, po 6 grudnia, to jest Tomasz, który już żadnego słowa nie napisze i który się wycofuje w takie milczenie mistyka. Jakie dwie fazy, to, to jest tak, takie bardzo uproszczone. Ale co możemy znaleźć u tego Tomasza, jednak piszącego, co by nam coś odsłoniło? Tak jeszcze dopowiem do Twojej hmm. tutaj uwagi. Pytanie, czy Święty Tomasz po 6 grudnia 73 roku nic nie napisał? To jest wielkie pytanie hmm. historyków, badaczy. Być może ktoś znajdzie zaginione dzieło Świętego Tomasza, mianowicie komentarz do pieśni nad pieśniami, które wszyscy uważają, że Święty Tomasz jeszcze zdążył napisać, ale no nie ma. W tych zbiorach rękopiśmiennych do dnia dzisiejszego nikt tego nie odnalazł. Święty Tomasz, który jest ewidentnie człowiekiem, który też się tutaj zgodza, to jest człowiek, który jest zafascynowany intelektem, zafascynowany rozumnością. Natomiast jeżeli trzeba by powiedzieć o świętym Tomaszu, człowiekiem kogo, czy czego był, czy raczej kogo, no to jest przede wszystkim człowiek Ducha Świętego. Pamiętajmy o tym, że Tomasz, który pisze, o łasce, Tomasz, który pisze o Duchu Świętym, Tomasz, który jest zafascynowany choćby światłem. To jest jedna z ulubionych metafor Świętego Tomasza, który to światło widzi znaczenie i to nie tylko światło fizyczne, chociaż i takim światłem się zajmował, ale przede wszystkim światło intelektu, czy też światło również tak poznania prorockiego. Więc Tomasz, który jest człowiekiem niezwykle głęboko, głęboko wierzącym, człowiekiem, który też ma dostęp wierze do takich pokładów prawdy, która no, zaskakuje, zaskakuje. Jak poznawać Boga w sposób właśnie na naszą miarę intelektem, równocześnie nie będąc dziwakiem, nie będąc, jak to się teraz brzydko mówi, Dewotem, takim mhm. człowiekiem, który po prostu gdzieś za pomocą jakichś formuł, zachowań próbuje coś nazwać, dopowiedzieć, Tomasz potrafi się w pewnym momencie zatrzymać też mhm. w sprawach, sprawach wiary. Natomiast tutaj od razu powiem, odwaga Tomasza, który jest w stanie pisać racjonalnie, ale pisać o rzeczach, które dotyczą również doświadczenia wiary, jest niebywała, ponieważ Współcześnie wielu z nas sprowadza teologię przede wszystkim do kwestii spekulatywnego myślenia, do właśnie wręcz chłodnego, takiego swoistego mózgu w słoiku, który po prostu gdzieś tam sobie coś rozważa. Natomiast Tomasz w żaden sposób nie sprowadzał roli teologa tylko do jednej funkcji, mianowicie do biurka, tylko do pisania, tylko do spekulacji, tylko do pewnego zachwytu nad umiejętnościami logicznego myślenia i tego, że mimo, że naturalnie nie możemy tak Boga poznać, to jednak z natury jesteśmy tak niezwykle przygotowani, że mamy dostęp do poznania. Możemy się otworzyć na, w ogóle na, 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 poz, na poznanie Boga mhm. za pomocą naszych władz. No. no właśnie, jak myślimy o poznaniu Boga i o Tomaszu, to pewnie pierwsze skojarzenie, jakbyśmy sondę uliczną zrobili, Chociaż myślę, że troszeczkę mimo wszystko przeceniam możliwości sądy ulicznej w tym względzie, A powiedzmy wśród seminarzystów, wśród osób, które jakoś trochę miały okazję chociaż liznąć świętego Tomasza, no to będzie to, to będzie początek sumy teologicznej, pierwsza, druga kwestia, mamy drogi mhm. poznania Boga bardzo intelektualne, ale można poznać Boga też na sposób zmysłowy, można mieć doświadczenie Pana Boga. To jest i tutaj właśnie nawiązując do tego, do, tej, do tego, co powiedziałam, że Tomasz nie stronił od innych form poznania, był otwarty, ponieważ on wielokrotnie będzie powtarzał, że Boga możemy poznać, przynajmniej na dwa sposoby. Pierwszy, przez samo y, oglądając samą naturę, po prostu per Można oglądać, obserwować, zastanawiać, stawiać wielkie pytania o genezę, początek. Pochodzenie, o stworzenie, wielkie, wielkie, wielkie pytania. To jest pierwsze. I człowiek, y, obserwując to wszystko, w pewnym momencie musi gdzieś zadać sobie to funda fundamentalne pytanie. Kto to wszystko stworzył? Kto to wszystko uczynił? Natomiast jest jeszcze poznanie per graciam, przez łaskę, przez, czyli przez pewne obdarowanie, czyli coś, co zostaje człowiekowi dane, coś, co człowiek po prostu z oglądania. Piękna przyrody tego nie wyciśnie i nie, nie wydobędzie. I to poznanie per gratiam, zgodnie z takim średniowiecznym rozróżnieniem, dzieli się jeszcze na tutaj takie poznanie spekulatywne, czyli, tak jak powiedziałam, czyli mamy dane z objawienia, mamy dane z pisma świętego, z tradycji, poznajemy i człowiek po prostu dzięki łasce, dzięki światu, też rozumu, ale też łasce Boga jest w stanie wgłębiać się po prostu w te treści poznawać i to jest pierwsze spekulatywne ale również jest poznanie takie eksperymentalne czyli przez takie wręcz dotknięcie Tomasz powie więcej o, to, takim zmysłem który jest zmysłem poznania eksperymentalnego czyli doświadczalnego dość takiego doświadczeniowego jest przede wszystkim smak ergustum, mm. Więc nawet, nawet ten, ten zmysł smaku, Tomasz będzie nawet użyje zrazu takiego zdania, mm. że żaden nie poznał, kto tak naprawdę nie posmakował. A w jakim sensie posmakował? Smak posmakował? W sensie fizjologicznym w sensie, czy, czy właśnie to jest bardzo ciekawe. To jest, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ym, pamiętaj, Tomasz będzie bardzo ładnie rozróżniał, będzie pisał o zmysłach Przede wszystkim w dwóch takich swoich dziełach. Pierwsze w takim swoim komentarzu do arystotelosowskiego Anima, De Anima, ale później również w kwestiach dyskutowanych nieraz będzie, będzie o tym mówił. I mianowicie będzie pisał o zmysłach, które są związane ze zmysłami poznania, takiego, mm -hmm. czyli wzrok, słuch, my poznajemy, ale są również zmysły zjednoczenia, czyli gdzie jeszcze bardziej dokładnie, tak mianowicie to są zmysły konkretu, ponieważ ja mogę obserwować bardzo wiele rzeczy naraz, mogę omiatać z wzrokiem, prawda, rzeczy. Natomiast jeżeli chcę coś dotknąć, czy chcę coś posmakować, mm -hmm. to mogę to zrobić tylko konkretnie. Nie mm -hmm. jestem w stanie dotykać 15 rzeczy naraz. I dlatego też natomiast dotyk, czyli dotyk, który jest ten, tym zmysłem, który daje pewność, daje certitudo. Mm -hmm i po prostu stąd mhm. też ono związane jest z czuciem, stąd czasownik sentire, czuć, stąd też również jest rzeczownik sentencja, czyli coś, co jest takie pewne, coś, mhm. co jest po prostu powiedziane. Natomiast jest pewien rodzaj dotyku, który jest jeszcze dotykiem, który jest jeszcze bardziej głębszy, mianowicie ponieważ jeżeli tylko dotykam, to jednak zostajemy, przedmiot dotykany i ja pozostajemy mhm. niezależni, my się stykamy. Natomiast jest pewien rodzaj dotyku, w którym przedmiot dotykany staje się częścią mnie, a mianowicie jeżeli coś jem. Kiedy ja nie tylko dotykam, dajmy, pączka, ale ten pączek de facto wchłaniam w siebie. Mhm. I na tym polega y, Tomasz, za pomocą oczywiście takiej metafory, mówi o zmyśle smaku, jako o zmyśle poznania eksperymentalnego, ponieważ wtedy człowiek jednoczy się z przedmiotem poznawanym, oczywiście mhm. bez zmieszania zachowaniem mhm. tutaj. Wszelkiej, wszelkiej autonomii, jeżeli chodzi o kwestie relacji Boga i człowieka. Ale też Tomasz powie jedną rzecz, ponieważ poznanie Boga eksperymentalne powoduje coś takiego jak taka sapida sapiencia, czyli smakowita mądrość. Czyli jest to coś, że człowiek się po prostu poznając w prawdzie, rozsmakowuje się. I dla świętego Tomasza zmysł smaku jest najlepszym taką metaf najlepszą metaforą tego, co się wydarza, kiedy człowiek. Poznaje Boga kompletnie w inny sposób, i to, co ciekawe, dotyka nie tylko kwestii intelektu, ale dotyka całego człowieka. Mm -hmm. Dotyka całą sferę nie tylko intelektualną, ale wolitywną, ale również de facto, ono się odbija w całej sferze zmysłowej, cielesnej. Wtedy cały człowiek po prostu czuje. Ponieważ teolog może czytać sentencji jakieś dzieła różnego typu teologiczne i może się tutaj cieszyć logiką, wspaniałością budowy zdania retorycznego, natomiast w przypadku poznania eksperymentalnego mam takie poznanie, które angażuje mnie całego i co więcej, mm -hmm. ono jest na tyle konkretne, że człowiek wie w pewnym momencie, że coś się stało, coś się wydarzyło. To Tomasz będzie też nazywał tak zwane kwedam innowacją per że to będzie w pewnym momencie jakby dotknięcie, jakby odnowienie następuje własne. Więc to doświadczenie eksperymentalne, które dla świętego Tomasza jest częścią teologii, jest częścią w ogóle poznania Boga. I to, co nastąpiło y, od wieku XIV, bo tak, patrząc jako historycy na to, co się wydarza, mianowicie od wieku XIV, to poznanie, per właśnie, ale tutaj eksperymentalne zaczęło być odsuwane z teologii. Mhm. Mm. Mm Mianowicie teologia zostaje sprowadzona tylko do poznania, i czy też właśnie takie poznanie, że właściwym poznaniem jest poznanie spekulatywne. Eksperymentalne jest niebezpieczne, wymyka się i przestaje być w ogóle, nawet jak się patrzy w komentarze do dzieł świętego Tomasza, to ono w, u komentatorów przestaje być w ogóle tak, jest tylko dotknięte, mhm. muśnięte. Mhm. No to jest niebezpieczne, bo w tym momencie cała ta sfera znajduje się w ogóle poza. Sądem intelektu zostaje z tego wyrwana, zostaje zostawiona pewnej dowolności. Natomiast wspomniałeś o tym, że tego typu doświadczenie Boga jest łaską, ale czy to jest łaska w takim sensie jak łaska Chrztu, która dotyczy, która wypływa z Chrztu, czy zarezerwowana tylko dla wybranych? Czy mhm. tylko wybrani mogą poczuć Boga, czy Tomasz Aha. powie, że nie, każdy chrześcijanin na mocy Chrztu może mieć tego typu doświadczenie? To są bardzo ciekawe kwestie, które się pojawiają w XIII wieku, i teologowie się nie bali o tym pisać. Mianowicie, czy człowiek może doświadczyć Boga per eksperymentum, czy może mm. doświadczyć, czy może doświadczalnie. I oczywiście teologowie mówili jak najbardziej. Z tego względu, że podstawą, taką fundamentalną podstawą wszystkiego jest oczywiście łaska chrztu i w ogóle łaska. Która Znajduje się na tym, co jest w, w człowieku z jednej strony najgłębsze, a z drugiej strony najwyższe. Coś, co jest na, yy, na poziomie w ogóle istoty człowieka. Łaska, która de facto ona doskonali naturę, jest darem dla natury, ale sprawia jedną rzecz, a mianowicie sprawia, że człowiek jest w stanie się otworzyć na całkowicie nową rzeczywistość. Mogą się pojawić w ogóle. Nowe, nowy sposób życia, tak byśmy powiedzieli współcześnie, nowy hmm. habitus. Tutaj Łaska jest po prostu rzeczywistością pochylenia się Boga nad człowiekiem, ale wejścia też w niezwykłą relację, całkowicie nowy sposób, który przekracza naturę. On nie niszczy naturę, to będzie się często mówić, będzie bazować na tej naturze, będzie udoskonalać naturę, to kim jesteśmy, ale równocześnie. To nie będzie tylko pewien, pewne udoskonalenie natury. Tylko to mm. będzie kompletnie skierowane w inną stronę. Dlatego łaska, to, co człowiek otrzymuje w szczycie świętym, to, co człowiek y, pielęgnuje przez całe życie, to jest podstawa w ogóle normalnego funkcjonowania człowieka z Bogiem. Natomiast może się coś takiego zdarzyć i to się wydarza. Mianowicie wtedy, kiedy człowiek... Łaska jest, jakbyśmy mieli użyć pewnej takiej metafory, łaska jest wejściem na poziom bycia dzieckiem, dzieckiem kogoś po prostu. Staję się dzieckiem rodziców, mieszkam, cieszę się pewnym, pewną opieką, pewnymi relacjami, przywilejami, w tym całym, całym autorażem związanym w ogóle z byciem dzieckiem. Natomiast w pewnym momencie to dziecko, ono... Yy, Zostaje, może być, najczęściej powinno tak być, zostaje w pewnym momencie zaproszony przez rodziców do tego, żeby wejść na poziom współpracy, mhm. odpowiedzialności. Nie jesteśmy tylko dziećmi, ale też dziedzicami. I to, co wydarza się w ramach, kiedy człowiek jest w łasce, św. Tomasz będzie to pięknie opisywał w, w sumie teologicznej pierwszej części kwestii, 43. Kiedy człowiek, będąc w łasce, może również być wprowadzony nie tylko w życie Boga ale również w działanie Boga może być wprowadzony po prostu w to, że zacznie e, zostać wprowadzony w misję. Mhm. My to ładnie nazywamy prawda, misję, natomiast w teologicznym języku nazywa się to, że następuje missiones invisibiles, czyli niewidzialne posłanie osób boskich, ale tak naprawdę to jest osoby boskie, które są do nas posłane w sposób Eksperymentalny, namacalny, dotykalny, oczywiście, poruszamy się mm -hmm. w sferze metafor, ale równocześnie od tego momentu zaczyna się również misja człowieka, który dostaje bardzo konkretne dary, które będziemy nazywać darami darmodanymi będziemy nazywać charyzmatami mm -hmm. będziemy nazywać różnego typu takie, yy, takie dodatkowe yy, posługi czy też umiejętności, które sprawiają, że jesteśmy w stanie też funkcjonować w danej misji. Mhm. Więc dlatego też trzeba powiedzieć, oczywiście w średniowieczu zastanawiali się, ile razy można doświadczyć takiego niewidzialnego posłania, jak ono wygląda. Ono zazwyczaj ma charakter nagły. Ono jest doświadczeniem, które jest doświadczeniem, które często jest nazywane gdzieś w późniejszych wiekach, choćby u Pascala, czy u innych, mianowicie jako doświadczenie mistyczne. To jest moment, który po prostu człowiek, kiedy doświadcza, bo Doświadcza tego niewidzialnego posłania osób boskich, tego niektórzy będą nazywać protestanci wylaniem ducha świętego. My raczej, czy też jeszcze innego terminu, mianowicie chrztem w duchu świętym, my katolicy, raczej staramy się mówić o odnowie własce, mhm. a ten chrzest rezerwować dla, dla mhm. chrztu sakramentalnego. To, to doświadczenie, ono jest doświadczeniem takim, które człowiek wierzy, mhm. że doświadcza. Ponieważ łaski generalnie. Powiedzmy sobie jasno, nie czujemy. To, czy człowiek jest w łasce, czy nie jest w łasce, tego nie czuje. Może się domyślać, może przypuszczać, ale generalnie nie wie, nie czuje tego. Nie, nie. czuje się. Łaski się nie czuje. No to jest odpowiedź Joanny Dalk. tak? Tak, dokładnie. Łaski, <grym> się, łaski się nie czuje. Natomiast te, to posłanie niewidzialnych osób boskich, człowiek wie. Mhm. Że to następo, nastąpiło, jest w stanie powiedzieć datę, godzinę, moment, kiedy nagle mhm. coś się wydarza, i święty Tomasz powie, to jest szarpnięcie. To jest jak po prostu doświadczenie, które, które nie da się nie zauważyć. Po prostu człowiek to wie. Człowiek mhm. to wie. I dlatego też na przykład z tego doświadczenia wyrasta de facto, jakby ono to doświadczenie tak się rozgałęzia, na, byśmy powiedzieli, na dwa dwie drogi. Pierwsze to jest jakby droga mistyczna, Mianowicie to jest droga na przykład tych wielkich mistyków, którzy mają poznanie, szczególnie tutaj w, w sferze intelektu, ale również ona się rozgałęzia na drogę charyzmatycznego posługiwania w kościele, mhm. czyli kwestii uzdrawiania, darów różnego typu, ale to jest wszystko wypływa z jednego rdzenia. Mianowicie z tego, że to jest inicjatywa Boga. Tego się mhm. po prostu, i trzeba jasno powiedzieć, ani doświadczenia mistycznego, ani doświadczenia charyzmatycznego nie da się wywołać mhm. jakimiś technikami. Mhm. medytacjami, czy jakimiś innymi tutaj metodami. Nie, to jest po prostu to osoby boskie są posłane przez mhm. Ojca, my uczestniczymy w tym posłaniu Syna albo Ducha Świętego i my doznajemy skutki, ale również możemy w tym, w tym współpracować. Natomiast tego się nie da, nie da się tego w żaden sposób wywołać. Mhm. I co ciekawe, ja myślę, Dominiku, że to jest w ogóle to, co święty Tomasz pisze w ogóle o yy, i poznaniu, eksperymentalnym, ale również o doświadczeniu charyzmatycznym, mistycznym, to to jest ogromny wkład też w takie zrozumienie choćby współczesnych różnego typu ruchów. Mm -hmm. To jest bardzo, bardzo ważne. To, że to, że to jest niezwykle uporządkowane, właściwie e, umiejscowione i całkowicie nie zostawione jakimś cokolwiek tutaj to nawet brak tutaj mm -hmm. jakiejkolwiek takiej pełnej ezoteryki, nie. To mm -hmm. jest bardzo mocno ma mocne korzenie etologiczne. Mm -hmm. No właśnie właśnie uprzedziłeś Moje pytanie, bo jedna taka obserwacja, tak jak mówisz, jak Tomasz mówi o tych doświadczeniach mistycznych czy hauzmatach, no to pisze z doświadczenia. Znaczy, to, te opisy no, świadczą w jakiś sposób, że on nie pisze o czymś teoretycznym, co wyczytał. Dominiku, tak? Czy... powiem tak. No. To jest bardzo ciekawa kwestia, którą mhm. Ty poruszyłeś. Mianowicie, ponieważ obserwując to, co święty Tomasz pisze, mhm. To można odnieść wrażenie, że Tomasz po prostu jest niezwykle wierny pewnemu rozeznaniu, też w ogóle rozeznaniu i poznaniu spekulatywnemu. On po hmm. prostu doskonale zna Biblię, doskonale zna, jest zafascynowany Ewangelią Jana i Mateusza, doskonale zna teologię, jest wiernym, tak naprawdę wiernym sługą prawdy Kościoła. I co ciekawe, że on, biorąc to wszystko, te wszystkie dane pod uwagę, Jemu po prostu bardzo wiele rzeczy powiemy tak, y, ala naukowo, jemu to wychodzi z obliczeń. Mm. To jest trochę tak, jak po prostu Einsteinowi mm -hmm. powychodziły różnego typu możliwości istnienia fal mm -hmm. grawitacyjnych, które dopiero mm -hmm. niedawno żeśmy odkryli. Mm -hmm. I to jest bardzo. Natomiast właściwie, właściwie Tomasz po prostu y, doskonale opisuje coś, przy czym. Nie mamy nigdzie powiedziane, że święty Tomasz to przeżył. No tak, tak. To jest też coś takiego, że, że opisując to, nie musisz opisywać de facto, to nie jest Tomasz, nie jest mistykiem, który najpierw przeżył, a później opisał, jak on odkrzyża, czy Teresa Wielka. Tylko mhm. Tomasz po prostu wiernie, idąc za teologią, mówi w pewnym momencie, że jeżeli Bóg jest tym, który posłał syna, który stworzył świat, to również Celem w ogóle Boga, działania Boga jest to, żeby nie tylko stworzyć świat i tylko coś dać, ale również jest wejść z człowiekiem w najgłębszą i najbliższą relację. Jeżeli Bóg stworzył człowieka, to nie tylko po to, żeby ten człowiek żył i cieszył się, by, będąc dzieckiem Boga, ale ewidentnie trzeba powiedzieć krok, że prawdziwa dojrzałość to jest dziecko, które w pewnym momencie zostaje zaproszone przez swoich rodziców do współtworzenia, mhm. do działania. A jeżeli ma współdziałać, w dziełach bożych, to musi również otrzymywać odpowiednie dary, bo sam ze swojej tutaj mocy stworzonej nie jest w stanie. Dlatego Tomaszowi doskonale po prostu to wszystko mm -hmm. powychodziło z wyliczeń. Mm -hmm. Natomiast ono, myślę, że 6 grudnia mm -hmm. tego 73, 1273, on zobaczył, że rzeczywiście to wszystko, co napisał, jest doskonałym opisem teoretycznym czegoś, co znajduje się wewnątrz. Mm -hmm. I on to doświadczył, on zobaczył. To dlatego on spokojnie mógł powiedzieć, że to, co napisał, to była de facto palea, to mhm. była osłona taka do czegoś, co jest tak naprawdę żywe w środku. To, co napisał nie jest niewartościowe, mhm. bez wartości, tak czy głupie. Tylko to jest po prostu otoczka słów, mhm. które kryją coś o wiele głębszego. Kryją po prostu znaczenie czy rzeczywistość. Mhm. I on nagle zobaczył, że to. O czym, wszystko, o czym pisał, choćby w sprawach niewidzialnych posłań osób boskich, o, i o tych wszystkich niezwykle subtelnościach takich, takich charyzmatycznych, to to jest rzeczywistość. No To, co mówisz, zadaje kłam, no to, to znowuż takiej bardzo uproszczonej wizji duchowości czy historii chrześcijaństwa, że oto były, był pierwszy wiek kościoła, dzieje apostolskie, dary, charyzmaty, pierwszy list do Koryntian św. Pawła, Potem wszyscy o tym zapomnieli, i w XX wieku, tak naprawdę na 19 XIX-XX wieku, za przyczyną kościołów ewangelikalnych, chrześcijańcy o tym przypomnieli, to tak z zewnątrz z protestantyzmu przyszło do kościoła, ale no właśnie, co ta, jak, jak się ta perspektywa Tomasza, myślenia, mówienia o charyzmatach różni od tego, co dostaliśmy, można powiedzieć, z importu? Powiem tak, żeby tutaj uczciwie, to nie tylko Tomasz. Mhm. Tomasz, żeby tak nie wyszło, że Tomasz jest ewenementem na mhm. mapie teologicznej świata, że pojawił się Tomasz i on to wszystko, masę rzeczy opisał, poświęcił darom różnego typu kilkadziesiąt artykułów w swojej sumie teologicznej. Tylko to samo robili choćby Bonaventura mhm. z tradycji franciszkańskiej. To samo robił również już w wieku XII najwybitniejszy teolog, mhm. mianowicie Piotr Lombard. Więc, mhm. więc to jest. Więc to jest Cała ogromna tradycja, i Tomasz się sytuuje tym. Oczywiście każdy z nich dotykał różnych aspektów, ale każdy z nich będzie zastanawiał się choćby z tej trójki, którą wymieniłem, choćby na takim pytaniu, ile razy człowiek może przeżyć w lanie Ducha Świętego, to co tak nazwiemy dzisiaj. Mhm. I były różne odpowiedzi. Niektórzy mówili, że codziennie. Tomasz mówił, że codziennie, ale raczej w kościele codziennie to się wydarza. Mhm. Więc oni, oni nad takimi mhm. kwestiami yy, dyskutowali. Natomiast yy, trzeba. I tutaj trochę tak możemy pożałować jednej rzeczy, że kiedyś się pojawia w latach 60., 70. XX wieku, przy okazji też Soboru Watykańskiego, ale to jest, Sobór mamy w kościele rzymskokatolickim, natomiast równocześnie jest jakieś wielkie poruszenie w całym kościele, w ogóle w całej wspólnocie różnych chrześcijan, i rzeczywiście pojawiają się doświadczenia. Ludzie mają kompletnie. Yy, Doświadczenia, których, o których albo nikt wcześniej nie mówił, a one są realne. Mają doświadczenie mhm. bliskości Boga, doświadczenie działania w mocy, więc próbują to nazwać. I niestety trzeba pożałować, że w tym momencie nie pojawiła się grupa choćby teologów mhm. dominikańskich, tomistycznych albo y, sympatyzujących z Bonawenturą, którzy powiedzieli: jak najbardziej te doświadczenia, które macie, mogą być doświadczeniem prawdziwym. Tutaj trzeba jeszcze pewne rzeczy. Dopracować, ale mamy jak najbardziej na to całą terminologię, nazewnictwo. Możemy to nazwać w ogóle, w ogóle to, co się, to, co się wydarza, ponieważ święty Tomasz będzie to, co przeżywacie, jeżeli rzeczywiście, a nie, musi, nie, 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 nie musimy tego podważać, ale jeżeli rzeczywiście przeżyliście tak, to i to i to, są takie i takie owoce, więc w takim razie to, co przeżywacie, to doświadczenie, to nie jest tak naprawdę dopiero początek życia wiary. To nie jest prawdziwy chrzest. Mhm. To nie jest tak, coś takiego, co po prostu jesteście ochrzczeni w duchu i w ogniu, a wcześniej to w ogóle nie waży. Tylko, że to, co się wydarza, to jest naturalny owoc tego najważniejszego sakramentu, mhm. który jest koniecznym sakramentem, mianowicie Chrztu Świętego. I to, co się wydarza, to jest naturalna konsekwencja tego, że Duch Święty Was y, wprowadza w swoje życie i to można na przykład nazwać odnową własce. Mhm. Tak, jak łaska was, zostaliście odnowieni przez Chrzest Święty i, i zostajecie podniesieni, żyjecie własne, tak w tym momencie następuje pewna odnowa własce, mhm. przeniesienia na kompletnie nowy poziom. Żeby choćby na przykład uniknąć sytuacji, która nastąpiła w latach 70., mianowicie nazywania tego doświadczenia chrztem w duchu świętym. I to jest mhm. już na tym poziomie, jest ogromne zamieszanie, bo w pewnym momencie ktoś powie, że tak naprawdę prawdziwy chrzest to jest dopiero wtedy, kiedy masz wylanie ducha świętego, mhm. kiedy poczujesz. A tak naprawdę, do, 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 jeżeli nic nie czujesz, to tak naprawdę jesteś martwy. Mm. I musisz dążyć do chrztu w duchu świętym, i to jest prawdziwy chrzest. I w niektórych kościołach protestanckich właśnie to będzie się nazywało prawdziwym chrzestem. Natomiast Tomasz powiedział: Nie, chrzest w duchu świętym to jest chrzest sakramentalny z wody, w duchu świętym, włączeniem w Chrystusa, I to jest to, co się dzieje na samym początku. Natomiast to, co się wydarza później, to jest wejście na nowy poziom, to jest wejście po prostu, wejście w misję. Bardzo, konkretną, bardzo konkretne działania. Więc choćby tutaj, już na tym poziomie, można pożałować, że my żeśmy się przestraszyli tego. Mm -hmm. Żeśmy po prostu zapomnieli o własnej tradycji. No właśnie, powiedziałeś, czym się różnił Tomasz, czy, czy ta tradycja wieków średnich wyróżnił, w odniesieniu do charyzmatów. A czym się Tomasz wyróżniał, na przykład od Buenaventury, od teologów franciszkańskich, od swoich poprzedników. Co, było takiego, co znajdujesz takiego szczególnego w jego nauce o łasce, o działaniu Ducha Świętego? Co takiego y, wyróżniało? Przede wszystkim jedna rzecz jest taka, taka fundamentalna i kluczowa u tego mm -hmm. Tomasza: mianowicie to jest opisanie, powiedzenie jednej, takiej, takie, takie, która brzmi jak adagium, jak, jak taki po prostu coś, co jest niezwykle taka zasada. Mianowicie, że. We wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, życiu duchowym, ale generalnie, w czasie tutaj naszej drogi na Ziemi, zawsze uczestniczy ciało. Mm -hmm. Że to nie jest coś takiego, że człowiek się odrywa Jakby od siebie. poza ciałem. Tak, tak? Dlatego mm -hmm. też ciało ze swoją całą sferą emocjonalności, całą uczuć, ono jest, ono jest kluczowe i nie można o tym po prostu zapomnieć. I święty Tomasz dlatego będzie między innymi. Jako jeden z niewielu teologów, czego na przykład nie robi Bonaventura, będzie mówił o całej, całym traktacie o uczuciach, mm -hmm. które tym wszystkim uczestniczą, ponieważ uczucia mogą nas zwodzić, mogą mm -hmm. nas, znaczy, może nie nie, 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 nie że mogą nas zwodzić, ale mogą być źle zinterpretowane, tak, mm -hmm. mogą po prostu być czymś, co y, zdominują choćby naszą mm -hmm. sferę intelektualną, ale równocześnie wszystko, co zdobywamy, choćby nawet prosta rzecz. Przy, y, nie ma nic w intelekcie, czego nie byłoby zmysłach, i nawet prosta rzecz. To doświadczenie, które człowiek ma, doświadczenie działania Boga, na tym polega też specyfika, i to Tomasz będzie opisywał. Ono jest doświadczeniem, które przekracza, ono nie jest, nie jest zakorzenione w doświadczeniu zmysłowym. A zatem to nie jest tak, że nam się coś objawia, my to widzimy i sobie nazywamy doświadczenie. tylko ono jest. Bezpośrednim dotknięciem Boga, człowieka, całkowicie poza zmysłami, a równocześnie zmysły w tym uczestniczą. I dlatego też to doświadczenie jest nienazywalne. Mhm. Jest bez point. I dlatego też człowiek w takim doświadczeniu, i to wszyscy mistycy powiedzą, jakby nie są w stanie nazwać tego, co się w nich wydarzyło, szukają jakiejś analogii. Natomiast kiedy wydarza się e, to doświadczenie. Właśnie wylania Ducha Świętego, odnowy własce. ono się odbywa w kościele, odbywa się w wspólnocie, która to wspólnota de facto daje nam również odpowiedni język, żeby mhm. to nazywać. Że człowiek nie, nie jest tylko y, po takim doświadczeniu, w takim punkcie, w którym mówi: doświadczyłem, ale nie wiem mhm. co. Kościół de facto daje, narzędzia mhm. wspólnota daje. Tomasz też swoją daje nam po prostu hmm. bardzo ciekawe też narzędzia do tego, żeby to nazwać, żeby to po prostu opisać. Hmm. Człowiek, który ma po prostu pragnienie nie tylko doznawania, ale również zastępowania tych doznań pewnymi znakami, hmm. pewnymi słowami, bo inaczej hmm. byśmy po prostu tylko się poruszali w jakimś w, jakimś w ogóle takiej atmosferze pewnych, pewnych dźwięków tutaj. Więc, więc wspólnota, która i Tomasz ta, ta, to dotknięcie i kwestia powiedzenia Ciało jest niezbędne w tym wszystkim. Ciało, które jest po prostu odbiera, które się uczy, które poznaje, które jest po prostu nie można odłączyć ciała od, od tego doświadczenia. Ono jest w pełni, nie można sobie wyobrazić, że po prostu gdzieś się, ono wydarza w jakimś malutkim pokoiczku w środku, mhm. w tego i ja tam jestem prawdziwy, a tak naprawdę ciało jest niepotrzebne. Nie, cały człowiek tym uczestniczy. Cały. Mhm. cały. Mhm. No, głównie o doświadczeniach mistycznych rozmawialiśmy, przynajmniej ja tak myślałem. Natomiast, no bo to jakoś tak spontanicznie wyszło. A charyzmaty, czy jakieś są szczególnie ważne dla Tomasza? Jakoś próbuje uszeregować? Czy są jakieś takie, które by nas dzisiaj zaskoczyły, że Tomasz traktuje jako charyzmat? Panie, tak, na przykład charyzmatem, który Tomasz będzie bardzo, bardzo, to będzie taki numer jeden. Mianowicie to jest charyzmat prorocki. Mhm. To jest, to jest coś co Święty Tomasz idą za Świętym Pawłem, będzie mówił: "Zabiegajcie po prostu mhm. proście o większe dary. Proście mhm. o po prostu o dar proroctwa i dlatego też. To jest bardzo ciekawe. Tomasz będzie by, poświęci sporo uwagi choćby darowi mówienia językami. Mhm. Sam najprawdopodobniej nie wiedział, czym, jak to wygląda. Mhm. Chociaż niektórzy historycy mówią, że pojawiały się w XIII wieku takie ruchy alelujatyczne, mhm. takie charyzmatyczne, i być może Tomasz mógł coś takiego wiedzieć, ale raczej wychodzi z tego, że Święty Tomasz do końca nie wiedział, co to jest. Mhm. A w końcu Święty Paweł o tym pisze, o naszej języku. Natomiast Święty Tomasz patrzy na ten dar i widzi, że on jest w Kościele, bo jest i wspomniany w dziejach apostolskich, jest u Świętego Pawła mamy trochę inny rodzaj i w dziejach apostolskich, czyli w tradycji Łukaszowej, w tradycji Pawłowej, jakby, jakby inny nacisk na tą na w ogóle dar języków, ale jest przede wszystkim jedna rzecz, że, że dar języków to jest, I, tu, i Tomasz będzie miał przynajmniej różne definicje w różnych swoich dziełach daru języków, mianowicie nieraz będzie mówił, że to jest to jest y, umiejętność mówienia obcym językiem hmm. w misji, dlatego ściśle związane z misją, hmm. ale również będzie mówieniem językiem, który jest znany tylko Bogu. Tak jest na hmm. przykład tutaj y, w, w, u świętego Pawła, którym uwielbiamy Boga. Tak, więc, więc Tomasz będzie sam. Obserwował to, natomiast będzie mówił jedną rzecz, że nie bez powodu święty Paweł mówi, żeby się nie zatrzymywać na darze języków, żeby nawet tutaj dość ostrożnie podchodzić. Choćby mówił językami, tak, od tego zaczynamy. Tak, hymno bo, i, ale z jednego powodu, ponieważ święty Tomasz, który jest człowiekiem, który docenia to, że mamy ten dar intelektu mm -hmm. i w ogóle rozumu, mówi jedną rzecz, że dar języków to jest. Nawet jeżeli ja mówię obcym językiem, to ja tego języka nie rozumiem sam. Mm -hmm albo jeszcze tym bardziej kiedy modlę się językami, kiedy w ogóle tylko wypowiadam mhm. jakieś pewne są pewne dźwięki. To wielka debata, czy człowiek wtedy wypowiada jakiś język, który jest już nieistniejący, mhm. czy to jest tylko pewnego rodzaju dźwięki. To jest teologowie się kłócą. Natomiast dla świętego Tomasza przez to, że cały człowiek nie uczestniczy mhm. jednak w tym darze, czyli mówi coś, ale nie rozumie, mhm. To to jest coś, co w pewien sposób domaga się dopełnienia, mianowicie nie tylko mówcie językami, ale też proście o dar zrozumienia. Mm -hmm. Albo proście o dar tego, żeby były osoby, które wyjaśniają to, co mm -hmm. mówicie, ponieważ wtedy człowiek jest w pełni. Mm -hmm. Wróćmy do proroctwa, bo to jest niejednoznaczne, jak to Tomasz rozumiał proroctwo? Bo to można różnie rozumieć na czym. No tak popularnie to jest przepowiadanie przyszłości. Biblijnie raczej widzenie rzeczywistości z perspektywy Bożej. Jak Tomasz mówi o Prawicwie, to o co w tym chaosmacie chodzi? Generalnie chodzi o otrzymanie pewnego poznania, które jest związane z pewną, byśmy powiedzieli, objawieniem woli Boga w stosunku do danego czasu, miejsca, osoby. Aby mhm. to lepiej jeszcze lepiej to wyjaśnić, mianowicie tak jak współczesny yy, filozof już nieżyjący mhm. Abraham Heschel powie, że mhm. prorok to nie jest ten, który przewiduje przyszłość, to nie ten, który straszy, tylko ten, który ma dostęp do troski Boga, mhm. do, do, do wyczucia, co Bóg w danym momencie mówi. I de facto dar proroctwa to, są, to jest poznanie woli Boga bardzo konkretne w stosunku do ludzi, czasu, miejsca, które jest dane bardzo konkretnej osobie, która to jest też posłana do tego, żeby komunikować pewne rzeczy. Mhm. Dlatego też one są związane, proroctwo de facto jest związane z obrazami, które, które dzieją się na poziomie też wyobraźni. Mhm. Tym się różni między innymi, taki można powiedzieć, Dlatego dlatego Ponieważ ono dzieje się w wyobraźni, człowiek na przykład widzi pewne obrazy, mm -hmm. widzi pewne słowa, które jest też w stanie właściwie zinterpretować. Tylko problem, który się pojawia, i tutaj jest kwestia, kiedy ja na przykład rozmawiam z osobami, które z mówią o darze proroctwa, chcą daru proroctwa, posługują w darze proroctwa, to trzeba jasno powiedzieć, że ono ściśle jest związane z wyobraźnią. Mm -hmm. I dlatego też na przykład bardzo łatwo jest pomylić. Obrazy, które mamy w wyobraźni, yy, właśnie uznać własne wyobrażenia za pewne, yy, yy, za głos Boga, za proroctwo mm. Boga, za to danie pewnej wizji dodatkowej. Dlatego osoba, która na przykład ma rozeznany taki dar proroctwa, albo czymś takim w ogóle chce posługiwać, to musi de facto wprowadzić ogromną ascezę wyobraźni, mm -hmm. bo bardzo łatwo jest pomylić moje wyobrażenia, mm -hmm. Z, z tym, co Bóg, chce, co Bóg chce przedstawić. Dlatego ten dar jest tak bardzo trudny. Mhm. Dlatego on jest tak często nadużywany. No, no właśnie, I tak to... jest po prostu. Mhm. I, I bardzo ład, dlatego kościół w swojej mądrości, on ciągle jest w ogóle bardzo mocno wyczulony na to, że na ile mamy do czynienia z rzeczywistym tutaj przekazaniem, uh -huh. troską, przekazaniem troski Boga, uh -huh. a ile po prostu to są twoje wyobrażenia. Choćby na przykład taką osobą, dar proroctwa jest darem przede wszystkim, jeżeli pójdziemy uh -huh. w takim e, temacie płci, on jest związany przede wszystkim jest darem, do którego są predystynowane kobiety. Uh -huh. Maryja, która ma, uh -huh. według Tomasza, jest prorokinią i ma uh -huh. dar proroctwa. Dlatego też na przykład... Faustyna, mhm. która też byśmy powiedzieli ma w duchu prorockim objawienie Chrystusa, mhm. która widzi, ona równocześnie jest cały czas bardzo nieufna, mhm. nawet wobec własnych wizji. Dlatego wprost mówi, że na przykład Panie Jezu, jeżeli spowiednik mi powie, że to nie jest, że to, że mi się objawiasz, nie jest prawdą, to ja pójdę za tym, co mówi spowiednik, że tak naprawdę nawet taka osoba jak Faustyna, ona ciągle weryfikuje, ciągle mm -hmm. rozeznaje, ciągle jest nie do końca taka, taka byśmy mm -hmm. powiedzieli, cały czas pewna, że mm -hmm. to, co jest, to jest takie po prostu na 100% i ona jest. Z, 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 po prostu pokłócić się z władzą kościoła i z innymi, bo ona uważa, że ona jest prawdziwą. Mm -hmm. pra ona jest posłuszna. Mm -hmm. Dlatego Dar Prozfa jest. ponieważ on jest związany z wyobraźnią, z władzami intelektualnymi, jeżeli człowiek ma głowę napchaną innymi obrazami. Mm. Albo on nie zachowuje ascezy też tej wyobraźni, mnie mhm. nie dba o to, co tak naprawdę przyjmuje, on może się bardzo łatwo pomylić. Dlatego, dlatego dla Tomasza, ponieważ proroctwo jest związane z działaniem intelektualnym, z tymi władzami intelektualnymi, dlatego dla, dla świętego Tomasza, Tomasz najwięcej uwagi poświęca właśnie kwestiom proroctwa. I Jean-Pierre Torel napisze taką ogromną książkę też o proroctwie. No to jest taki, myślę, że dar z tych, czy Halzmat, który no dzisiaj właśnie to zasłaniałeś w kontekście różnych nadużyć, nadużyć władzy, nadużyć duchowych, no jest szczególnie tak bardzo podejrzany. Wybacz, ale takie pytanie mi wpadło do głowy. Raz będzie naprawdę ostra jazda, no bo czy nasz niestety współbrat, Marie Dominique filip no, który no był znanym też agresorem seksualnym, no on Utrzymywał, że studiował Tomasza Zakwinu. Czy miałeś jakąś okazję też zapoznania się z jego pismami, zobaczenia, co on z tego Tomasza brał, czy to też było nadużycie to, autorytetu Tomasza dla niektórych rzeczy? No, Dominiku, sam święty Tomasz yy, ma takie jedno zdanie, które sobie dotyczy oczywiście wszystkich, którzy nadużywają, ale to dotyczy, no można powiedzieć, nas wszystkich, jako takie, takie, takie przypomnienie. Jest takie jedno zdanie komentarz do Ewangelii według świętego Jana. I Tomasz pisze, yy, po łacinie to bardzo ładnie brzmi, więc ja powiem tak najpierw po łacinie, żeby państwo że sobie usłyszeli. Mianowicie, że malus homo diligit cognoscere lucem et Czyli człowiek zły kocha poznawać prawdę i światło. Mhm. Myśmy rozwinęli to dalej. Człowiek zły kocha poznawać Biblię, kocha poznawać świętego Tomasza, Kocha studiowanie, wgłębianie się. Ale drugi człon tego, z tej sentencji, bo nie tylko jest malus Homodiliki, kognosce reluzem veritatem, sed, hmm. ale odit perias manifestari, ale nienawidzi, kiedy ta prawda, którą czyta, ona oświetla go. Hmm. Ponieważ wtedy nagle wszystko wychodzi, i można naprawdę studiować Świętego Tomasza, można studiować Biblię, można studiować teologię i być wybitnym znawcą od Pana Boga. A równocześnie sprawić, żeby to, co poznaje, w ogóle nas nie dotknęło. Mhm. Na, tym polega, na tym polega takie, takie yy, tutaj ostrzeżenie. Na ile to, co czytamy, ono też nas, nas oświetla. Na ile ono wydobywa, bo człowiek jest w stanie się po prostu zamknąć. Więc ktoś, kto czyta Świętego Tomasza, ktoś, kto też właśnie nie zachowuje pewnej, tak jak mówię, Faustyna, która ma niezwykłe doświadczenie, ewenement na skalę całej dwutysiącletniej mhm. historii mistyki, ona ciągle zachowuje pokorę i posłuszeństwo. Mhm. Posłuszeństwo władzy. Co więcej, każdy prawie swoje doświadczenie weryfikuje. Z takim, byśmy dzisiaj powiedzieli superwajzorem, <słuch> których, a Faustyna miała naprawdę takich ostrych, wybitnych teologów, profesorów, którzy weryfikowali, i takich, którzy byli dość nieufni do tego. <słuch> Więc to, czego naprawdę tego, co, co, co brakowało w tych różnych przypadkach nadużyć, jest zawsze kwestia tego, że taka osoba była zamknięta w swoim świecie, <słuch> która z nikim nie weryfikowała z nikim też uważała, że jest tak naprawdę osobą wybraną i absolutyzowała swoje doświadczenie mistyczne, bo na tym też polega problem, jaki jest. Mianowicie te doświadczenia, które człowiek otrzymuje, choćby na przykład doświadczenie ma charyzmaty. To nie jest tak, że charyzmat jest tym samym, co choćby pewną umiejętnością, którą człowiek rozwija, nabywa. Nie, to jest dar. To jest po prostu dar, który zostaje darmo dany, który po prostu jest którego człowiek de facto nie posiada, ale bardzo często to jest tylko, 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 to jest tylko dar, który po prostu otrzymał. Natomiast nie jest w stanie tego uznać, że jest tego właścicielem, mm -hmm. tak jak pewna umiejętność. Tak samo człowiek, kiedy ma doświadczenie mistyczne, to nie jest tak, że zdobywa jakąś nową wiedzę. Jeżeli taki człowiek był prosty i niewykształcony, to on tak dalej będzie po takim doświadczeniu, będzie dalej tak prosto mówił, mm -hmm. i tylko że będzie miał certitudę intelektu, będzie miał pewność. Natomiast Niestety, bardzo często może się zdarzyć, że ktoś z taką pewnością doświadczenia nagle zaczyna to doświadczenie rozciągać na w ogóle całą rzeczywistość, mówiąc, że nie tylko mam doświadczenie, ale ja generalnie wszystko co mówię jest już natchniony od Pana Boga. I to jest właśnie ten problem. To jest po prostu, to jest ta absolutyzacja swojego doświadczenia, a przede wszystkim pewna, no, pewna pycha. Mhm. Mm która jest wyniesieniem się ponad y, tego, kim się jest. No, no pycha, która jest grzechem i tak naprawdę zabija łaskę Bożą. I trudno tu mówić o szczególnych hazmatach, szczególnych łaskach, kiedy brakuje tej podstawowej łaski, która ze Tak, no, generalnie z można, można Bóg, Bóg jest, jego dary są nieodwołalne mhm. i on daje te dary. Natomiast zaufanie Boga do człowieka jest po prostu nie, jest gigantyczne. Jest gigantyczne. Mhm. I to jest, to jest taka, taka rzecz, która, y, dlatego też one są dawane zawsze we wspólnocie, ponieważ wspólnota jest w stanie zweryfikować. Wspólnota jest w stanie ciągle patrzeć, ciągle człowieka po prostu też y, y, stawiać na właściwym, tak, właściwym miejscu, ponieważ człowiek ma tendencję do tego, żeby odpływać. Mhm. Dlatego, dlatego charyzmaty dzieją się we wspólnocie i są zawsze dla wspólnoty. Są mhm. zawsze dla działalności, nie są do działalności indywidualnej. Tak samo doświadczenia mistyczne, one są de facto dawane dla wspólnoty, dla tej osoby, która jest przede wszystkim po to, żeby umocnić, ale też jest wprowadzeniem też często w misję bardzo konkretną, dlatego też mistycy tacy rasowi, książkowi, oni, oni są zazwyczaj też osobami, które tworzą jakieś wielkie ruchy. Choćby zakon, zakon karmelitański, który jest oparty na dwóch najwybitniejszych mistykach, po prostu w dziejach. A którzy z drugiej strony byli prowadzeni przez tomistów, tak? I, tak, no i sam Jan też... od Krzyża, czy Teresa Wielka, przede wszystkim Jan od no oni przyjmują całą terminologię świętego Tomasza. Mhm. Ja i, i że, że, że wielu współczesnych e, mistrzów duchowych, którzy chcieliby pisać też o zjednoczeniu, e, oni, oni nie sięgają w ogóle do tej mistyki mhm. takiej, Takiej klasycznej, mm -hmm. klasycznej gdzie mm -hmm. po prostu mistyk, choćby Jan od krzyża, jest w stanie bardzo jasno powiedzieć, mm -hmm. na czym polegają różne stopnie zjednoczenia Boga ze stworzeniem, z nami. Mm -hmm. Tak, żeby nie dokonywać pewnych takich błędnych interpretacji, które się teraz pojawiają, są pewni teologowie, teolodzy, mm -hmm. którzy po prostu zwodzą ludzi mm -hmm. pewnymi koncepcjami. Tomku, to pozwól, że na koniec zadam Ci też takie bardzo osobiste pytanie, które tutaj wszystkim moim gościom yy, zadaję. Do czego Ciebie tak osobiście inspiruje Tomasz? Co dla Ciebie osobiście jest u niego ważne jako dominikanina, teologa, ale jako Tomasza Gałuszki przede wszystkim? Yy, powiem tak... Yy, każdy z nas, i to jest pewien pewnie taki etap no, normalnego rozwoju, dojrzewania, że w pewnym momencie trzeba sobie jasno powiedzieć w tym świecie różnych autorytetów, różnych mistrzów, w pewnym momencie trzeba wybrać. Trzeba po prostu nie tylko szukać tego, kim jestem, ale też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem. Mianowicie, kto mnie, za kim idę, kto mnie inspiruje w pewnym sposobie myślenia, Prowadzenia, poznawania Boga, ludzi, siebie. I człowiek, który w pewnym momencie musi odpowiedzialnie po prostu powiedzieć: Idę za kimś. Ktoś jest moim mistrzem intelektualnym, i to jest, to jest człowiek, który, za którym podążam, któremu ufam, który mi pokazuje drogę. Mm -hmm. Ja wybrałem Tomasza bardzo świadomie, ponieważ Tomasz jest człowiekiem, który pokazuje drogę, aczkolwiek jego umiejętność bycia otwartym na poznawanie, to jest niedościgły wzór dla nas, bo my w większości jesteśmy, ciekawe, w XXI wieku, ale jesteśmy dziesięć razy bardziej zamknięci niż święty Tomasz, który nie bał się czytać myślicieli arabskich, pogańskich. Mhm. Któż znasz czyta myślicieli arabskich? Zazwyczaj tutaj stronimy o czegoś takiego, co pokazuje, jak bardzo jesteśmy pozamykani, a Tomasz po prostu jest mistrzem otwartości. Jest mistrzem otwartości, który, który pokazuje kierunki, wskazuje, jest człowiekiem niezwykle uczciwym, i to już samo w sobie jakby sprawia, że ja, no dla, dla mnie jest to autorytet, czyli jak samo nazwa wskazuje, on mi rozszerza po prostu mm -hmm. tą drogę i on pokazuje kierunki. I to, to jest taki świadomy mój mistrz intelektualny, mm -hmm. tak, żeby tutaj poznawania, ja mu w wielu rzeczach ufam. Wspólnie coś poznajemy, ale też no, trzeba powiedzieć, że zajmowanie się świętym Tomaszem to nie jest zajmowanie się jego historią, mimo że ja się historią przede wszystkim zajmuję, tylko to jest w dużej mierze też uczenie się pewnego głosu, który jest coraz bardziej słyszany też we współczesnych badaniach filozoficznych, mm. teologicznych. Neuronaukowych, gdzie po prostu wielu badaczy powraca do Świętego Tomasza. Jest, yy, filozofowie umysłu wracają do, yy, debatują z, ze Świętym Tomaszem jego koncepcjami, filozofowie języka, e, mhm. neuronaukowcy po prostu Tomasz ma ciągle coś do powiedzenia. Mhm. To stąd też zajmowanie się Tomaszem to nie jest zajmowanie się historią, czy też zajmowanie się teologią jakiegoś bastionu, zamkniętej twierdzy której my jesteśmy mm -hmm. właśnie dobrzy i Tomasz jest, nie, Tomasz właśnie jest tym, który daje narzędzia do tego, żeby tą twierdzę po prostu zostawiać, wychodzić z niej i po prostu rozmawiać z ludźmi, mm -hmm. szukać. Więc to jest jakby dla mnie, dla mnie osobisty mistrz, ale też jeżeli słuchają nas jacyś Franciszkanie, to drodzy Franciszkanie, przyglądnicie się Bonaventurze, ponieważ on ma również bardzo niezwykłe rzeczy do powiedzenia i mm -hmm. warto znaleźć mistrza. No. Tomku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiaj, a my widzimy się za tydzień z kolejnym moim gościem i kolejnymi inspiracjami Tomasza Zakwinu.